Witam Państwa w moim nowym wideo. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam na moim kanale. Proszę Państwa, na początku może dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Otóż rzeczniczka rządu powiedziała, że w Stanach Zjednoczonych nie są obowiązkowe szczepienia w niektórych urzędach czy organizacjach. W niektórych tak, ale tam, gdzie nie trzeba, to nie trzeba się szczepić. I wymieniła tutaj, proszę Państwa, kilka firm, w których nie ma wymogu szczepienia. Do tego zalicza się, tak, mamy w Białym Domu, nie trzeba się szczepić. Nie trzeba się szczepić i nie trzeba pokazywać szczepionki w Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy Pfizera nie muszą tego robić, pracownicy Johnson Johnson nie muszą tego robić, AstraZeneca też nie. I pracownicy, proszę Państwa, urzędu, który wydaje pozwolenie na lekarstwa, daje licencję, że lekarstwa są po prostu dopuszczane do obiegu. A więc, proszę Państwa, dobra wiadomość, jeżeli ktoś pracuje w BioNTech czy w Pfizerze, no nie musi pokazywać, proszę Państwa, i nie musi się szczepić. No, wspaniała wiadomość. Ale Pani powiedziała, że no, niektórych innych no, to jest taka konieczność. A tymczasem, proszę Państwa, czytamy w niemieckich mediach, że tutaj jest wielkie oburzenie w Niemczech, ponieważ ten nowy rząd afgański, proszę Państwa, przejął rządy bez masek, a więc tutaj wielkie oburzenie, że nowy rząd afgański ignoruje tutaj, proszę Państwa, ignoruje tą wielką pandemię, także no, widzimy, jakimi problemami się tutaj Niemcy zajmują. Proszę Państwa, również niemieckie media są zszokowane, bo w Indonezji umarło jedno dziecko. Dziewczynka umarła. No i jest to szok tutaj dla niemieckiej tutaj prasy, czyli w gazetach trąbi się, że no trzeba niestety wszystkie dzieci w Niemczech wyszczepić między 12 a 18 rokiem życia, ponieważ w Indonezji jedno dziecko umarło na COVID-19. A tymczasem, proszę Państwa, w Afganistanie dalej jest proces ewakuacji wszystkich tych, którzy kolaborowali z Amerykanami, z Niemcami w tym państwie. Wszyscy ci, którzy brali pieniądze od właśnie Amerykanów czy od Niemców, muszą teraz uciekać, bo talibanowie no niestety nie lubią zdrajców narodowych. W każdym razie, proszę Państwa, ta sytuacja w Afganistanie również mnie bardzo zainteresowała, dlatego udałem się do moich znajomych, bo mam w kręgu znajomych, mam paru Afgańczyków, między innymi warsztat, w którym zawsze robię przegląd techniczny afgański. Można tanio tam załatwić z nimi wszystko. Mam znajomego lekarza Afgańczyka, no i proszę Państwa, i handlarza samochodami również nam. Więc udałem się do nich i co oni mi powiedzieli? A więc powiedzieli mi, że bardzo ciekawą sprawę. Powiedzieli, że w zasadzie ta armia wyszkolona przez Amerykanów i Niemców, mająca przeszło 300 tysięcy żołnierzy, proszę Państwa, że ona dostała rozkaz od generałów, żeby nie robić awantury, żeby po prostu się poddać. Ci żołnierze chcieli walczyć, ale dostali od prezydenta, który uciekł z Afganistanu, i od generałów rozkaz nie strzelania i poddania się talibanom, którzy w trampkach i w laczkach, proszę Państwa, w sandałkach z jakimiś tam kałasznikowami, było ich tam chyba paręnaście tysięcy, przejęli władzę. Także wygląda to na zamierzoną akcję amerykańską. W jakim celu zobaczymy w przyszłości. W każdym razie bardzo, bardzo to dziwnie wygląda. Również zapytałem się ich, co będzie się działo teraz i jaki stosunek jest ich do talibanów. A więc powiedzieli mi prosto, że talibanowie to jest dzicz, że to są dzicy ludzie, ale takie dzikie zwierzęta,
Ale co jeszcze ciekawego, powiedzieli, że te dzikie zwierzęta są lepsze od cywilizowanych Amerykanów. Także tutaj widoczne jest, że ta nienawiść do Stanów Zjednoczonych i ich przyjaciół, takich jak Niemcy, jest jeszcze większa niż do tych talibanów. Proszę Państwa, na ulicach Niemiec w tej chwili jest czerwono. Dlaczego? Otóż zbliżają się wybory. Chyba w połowie przyszłego miesiąca będzie wybierany nowy rząd i nowy kanclerz. I co zauważyłem? Zauważyłem, że proszę Państwa, tutaj to najbardziej takim sloganem partii SPD z Scholzem, który notabene był kilka lat temu na konferencji Bilderbergów. Także ten człowiek był już szykowany do przejęcia władzy w Niemczech już od dawna. A więc tutaj na ulicach Niemiec mnóstwo plakatów, aby ludzie głosowali na niego przez listy. A więc wysyłali listy tutaj nie tak, żeby wrzucać głos na niego do urny, tylko właśnie listownie. Także do Niemiec nie dotarło to, że w Ameryce było oszustwo wyborcze, że te maszyny, proszę Państwa, liczyły te głosy tak, jak ktoś tam chciał. A więc tutaj cały czas narracja jest taka, aby nie iść do urny, tylko zagłosować, wysyłając list. Także, proszę Państwa, wygląda na to, że już wiadomo, kto wygra. Tutaj są różne podejrzenia, ale w tej chwili jako kanclerz na prowadzenie wyszedł właśnie ten człowiek, Olaf Scholz. Kandydatka Zielonych również się jeszcze dobrze trzyma. I przedstawiciel CDU, no ten bardzo słabiutko. Także zobaczymy, co wyjdzie. No w każdym razie już karty są, proszę Państwa, ułożone, a gawieć pójdzie i będzie im się wydawało, że coś zmienią. Tutaj taki facit resume, proszę Państwa, gdyby przez wybory można było coś zmienić, to byłyby na pewno zakłady. Tak, proszę Państwa, czas na pogodę, czas na Meksyk. Te informacje nie są rewelacyjne, dlatego proszę Państwa, no co nam pozostało? Pozostało nam czekać na pogodę. Ona przychodzi, ona jest w Meksyku cały czas. A do nas nadchodzi dzisiaj tu u mnie w górach Harcu, proszę Państwa, słońce już wyjrzało, także czas na rower, na spacer z pieskiem. Życzę miłego weekendu i do następnego razu. Cześć.